Hej wszystkim, z tej strony Scream i witajcie w nowym odcinku Steer Down. I dzisiaj słuchajcie, tak jak zresztą kiedyś była ta mapa, co nie? Kiedyś była ta mapa, znaczy jakieś 3 odcinki temu i wtedy tak naprawdę puszczałem huragan na całą mapę, bo ja nie wykorzystałem w ogóle potencjału tej mapy, ponieważ tu są pociągi, nie? Tu są pociągi, które jadą prosto w ten budynek. I nie wiem czemu nie skusiłem się do czegoś takiego, żeby wsiąść w jeden z tych pociągów i po prostu... A czemu to jest jakaś bramka? Czy muszę cofnąć? Czy o co chodzi? Czemu tam to wszystko spada? Stój! Nie! Dobra, i po prostu... Tory spadły. A i chciałbym wam tylko przypomnieć o lajku i subskrypcji, tak jak zawsze trzeba żebrać, słuchajcie, bo się o tym po prostu zapomina, ja to rozumiem. No ale o co z tym chodzi? Da się to rozwalić w ogóle? To jest niezniszczalne. Dobra, ja zrobię to po swojemu, będzie lepiej. Czy mogę to wziąć całe? Wziąć to całe? Proszę bardzo, do góry. Tylko pociąg spada, to jest problem. Obrócić to w ten sposób w dół jakoś. Mogą być małe problemy, bo tu wszystko na dole się rusza. Mogą być małe problemy. No nie, no głupi pociąg, no idź w ten budynek w końcu. Jeszcze raz. Ale bez kitu, kto wymyślił tutaj, żeby stawiać coś, przez co nie da się przejechać? Po co w ogóle jest ta mapa, skoro się nie da przez to przejechać? Czy, nie wiem, czy ja muszę jakoś to spuścić na dół? W sensie wziąć fizikana, nie da się. Wziąć taką broń, też się nie da nic z tym zrobić. Jedyne co można zrobić, patrzcie, to jest logiczne. Wziąć shotguna, odstrzelić ten wagon od tego, wziąć physic guna, przelecieć tutaj na lewo, posadzić jakkolwiek ten pociąg dobrze i teraz wsiąść do niego i po prostu stąd zeskoczyć tym pociągiem. I on jest na tyle ciężki! On może jeździć w tym apartamencie, nie? Co się stało? Co się stało? Widzowie, chyba dlatego, że chciałem zmienić kamerę i odpaliłem pole magnetyczne o mocy 10 milionów i wywaliło nas w kosmos. Super. Dobrze, ja po prostu nie grzeszę inteligencją dzisiaj, słuchajcie. Wystarczy wziąć jakiś, nie wiem, eraser czy coś i to po prostu stąd usunąć. I proszę bardzo, mamy pociąg wjeżdżający w apartament i to teraz całkowicie. O, czekajcie, jak ten apartament jest dobrze zrobiony w ogóle. Ale tu jest ładnie. Co to za drzwi są? Czy to jest winda? To jest winda, da się tutaj skorzystać z tej windy? Chyba się nie da, ale my możemy, proszę bardzo. Ja pojadę do góry, nieważne jak. Ja pojadę do góry. Prawie. Ej, bez kitu to dało radę jechać do góry. Tylko się zepsuło po prostu. Dobrze, proszę bardzo. Puszczamy drugi pociąg. Proszę bardzo. Wbija się prosto do apartamentu kogoś, nie? Ale to by świetnie wyglądało w realu. Znaczy, no... By nie było zbyt dobrą wiadomością na pewno. Ale nie podoba mi się, że ten pociąg w ogóle szybko nie wjeżdża. Bo można zrobić przecież coś takiego. Ja to railgunem mogę nawet usunąć. Bo można zrobić coś takiego, że po prostu się weźmie railguna, usunie tu wszystko, wsiądzie się do tego pociągu. Nawet, słuchajcie, można się pozbyć tych tylnych wagonów. Nie chciałem się pozbywać w ten sposób. Poczekajcie, bo to trzeba zrobić szybko. Nie chciałem tornada walnąć tutaj. Ale dobrze, pozbywamy się wagonu, bierzemy physic guna, rzucamy tym wagonem gdzieś w przestworza i teraz, słuchajcie, odjeżdżamy tym pociągiem na maksa. Wyciągam tego erasera, szybko to usuwam, szybko. Usuwam to. W sumie nawet wsiadać do tego pociągu nie muszę, bo on sam się rozpędzi na maksa. Proszę bardzo, i teraz pociąg wbije się nieco mocniej. Tylko nie podoba mi się, że on nie spada całkowicie. Trzeba to ulepszyć, słuchajcie. A trzeba ulepszyć to w sposób, na przykład... Nie mam tego moda włączonego, zaraz wracam. Ale chciałem powiększyć po prostu grawitację i zrobić, żeby ten pociąg znacznie szybciej spadał. Zresztą zaraz wracam. No bo po co komuś...
nie w tą stronę! No bo po co komuś coś cięższego niż pociąg, skoro można zrobić po prostu większą grawitację, usunąć tylko przód, proszę bardzo. I właśnie żegnamy ten apartament, o ile pociąg doskoczy. Doskoczył! I on już kompletnie przebija się przez wszystkie piętra, tylko te wagony go psują. Ale słuchajcie, zróbmy tak, że ja wsiądę do tego pociągu. Oczywiście musiałem zepsuć wszystko z tyłu. Rozwalę tutaj tył i teraz lecimy maksymalną prędkością przez sam środek. Nawet z wizji kierowcy można to zobaczyć. Proszę bardzo. Tylko czemu on nie spada? Czy grawitacja jest powiększona? Teraz jest powiększona. Teraz jest powiększona! Jak on szybko spadł! Czekajcie, jeszcze raz. Weźmy pociąg. Boże, jaki on jest zniszczony. Weźmy pociąg, postawmy go sobie delikatnie na dachu. Delikatnie na dachu. I teraz można delikatnie powiększać grawitację. Niech będzie razy 10. Proszę bardzo, przebił się przez wszystko tutaj. Ludziom do łazienki się włamał, nie? Do wszystkich łazienek praktycznie na każdym piętrze. Ale ogólnie mam teraz włączonego moda, że nie ma żadnych ścin. Można po prostu, nie wiem, przestrzelić wszystko. Nie będzie żadnej ścinki, ponieważ nie ma żadnych odpadających elementów. I teraz można się tak bawić, że mogę wziąć na przykład bombę nuklearną, walnąć ją tutaj, proszę bardzo. Za 5 sekund będzie. Mam nadzieję, że mnie nie uśmierci. Ona już nadlatuje! Czyli jeżeli się przesunę, to ona tu leci normalnie. Patrzcie! I ona wszystko niszczy wokół. Co jest? I dopiero teraz wybuchła i zniszczyła. Całą górę budynku zniszczyła. Ale ten budynek spadając, nawet FPS-y praktycznie nie spadły. To mi się teraz mega podoba. Bo teraz można na przykład, słuchajcie, szaleć z naszymi meteorytami. Po prostu Armagedon można tworzyć w tej grze teraz. Bez żadnego problemu. Ale to pięknie wygląda. Dobrze, ale ten mod jest zbyt OP. Ja nie chcę nie widzieć żadnych spadających części. Ktoś mi powiedział, że ten mod ma największe budynki i w ogóle jest ogromny. Znaczy, jeszcze nie obróciłem ani trochę myszką, nie? I jak tak patrzę sobie... Co? Co to jest? Czemu to jest takie ogromne? Czy to da się niszczyć? Da się niszczyć. Jaki to jest wielki. Przecież lecąc na górę tego, nie widać ziemi. To jest takie ogromne i grube. Na maksa. Czy to jest te dwa budynki, które są tą katastrofą całą? To chyba to, prawda? Czy jest tu samolot? Ale nieważne, jakie to jest ogromne w ogóle. Co prawda tutaj budynki nie są zbyt ciekawie zrobione. A czy to ma środek? Tutaj niby dół jest, są jakieś schody, wchodzimy wyżej i są puste piętra. W sumie spodziewałem się tego, że tak będzie. Ale mimo wszystko coś w środku jest. Mamy jakieś zwykłe pojazdy, ale tu jest ślicznie. Czy te drzwi działają? I teraz wpadłem na genialny pomysł, słuchajcie. Ponieważ możemy użyć czegoś takiego jak Thruster Tool, włączyć menu, ustawić, załóżmy, że na 10 tysięcy, postawić tutaj thruster i po prostu dodać mocy. Ale bo ja to kaczką zniszczyłem, bo ta kaczka zepsuła cały plan. Jeszcze raz, czy to wytrzyma taką moc? Ej, to wytrzymuje! Co jest? Jak te drzwi się szybko kręcą? Czy jak wejdę tutaj... Wywaliły mnie! Czekajcie, czy mogę postawić tutaj deskę? Czy deska to zatrzyma? Deska, proszę bardzo. Deska zniknęła, proszę bardzo. Czekajcie, bo nie wierzę. Czemu deska znika? A, ona ogólnie się nie pojawia nawet, o co chodzi? Przestańcie się kręcić, bo nie mogę wejść do środka! O! Co jest?
Dobrze, drzwi się przestały kręcić. Teraz mamy wyzwanie. Musimy przeciąć ten budynek. Mamy erasera, można to erazerem zrobić tak naprawdę. Zwiększyć po prostu jego wielkość. I to się tak zwiększa mocno. I to jest maksymalna wielkość. Także jestem troszkę zawiedziony, że tylko tak można. Ale to fajnie działa, mimo wszystko. Proszę bardzo. Można tak to przecinać, ale to by trwało wieki. Jezu, jakie to jest ogromne. Ja jestem tak wysoko, a to jeszcze tyle. Można teoretycznie użyć pistoletu. To tam nawet doleciało. Ale ten pistolet jest fajny. Ale dobrze, możemy po prostu teoretycznie zrzucić meteoryty. Ale to by było zbyt słabe. Dlatego po prostu użyjemy standardowej metody przecinania railgun. Ogólnie widzowie, muszę wam się wyżalić. Podczas przecinania owej wieży wywaliło mi grę. Po prostu gra postanowiła przestać działać. Nie rozumiem czemu. Może dlatego, że przecinam tą wieżę. Nie mam zielonego pojęcia. Spróbuję przeciąć przynajmniej odtąd. Zobaczymy, co się stanie. W sumie zapomniałem, że można załatwić to jakimiś 4 strzałami. Zniszczyć po prostu ściany i tutaj środek troszkę. I tak naprawdę to wystarczy. Tylko gra się już dziwnie zacina, nie? Komputer się przygotowuje do tego, że będzie cierpiał. Buntuje się po prostu, wybaczcie mu. A! Już wiem, dlaczego się buntuje, bo tu się pali. Dobrze, już wszystko ugasiłem. Troszkę walki z pożarem było, ale już jest wszystko pod kontrolą. I teraz wystarczy usunąć tą ścianę, proszę bardzo. Budynek właśnie spadł i trzyma się na tym, co nie? Logika Teardown, proszę bardzo, przedstawiona w jednej rzeczy. Trzymało się na tym wszystkim. I teraz można to tak naprawdę podnieść. Proszę bardzo, co prawda nie jest to zbyt stabilne, ale udało się podnieść tak wielką część. Kiedyś w Teardown to nie było kompletnie możliwe, a tu jest jakieś 15 pięter jeszcze, nie? Coś takiego to jest najwyższy blok w Polsce. I teraz chciałbym zrobić coś takiego, tylko nie wiem, czy to będzie możliwe, że ten jakże piękny budynek spadnie sobie na budynek obok. Czemu to wisi nadal? Jakim cudem? Gdzie tu są prawa fizyki? Nie, zdenerwowałem się. Skoro 10 milionów nie wystarcza, to niech będzie 100 milionów. A, nie da się nawet, okej. Okay. To jest maksymalna liczba, serio? I ona nie potrafi budynku przenieść. Czemu on nagle zaczął spadać sam z siebie? Wow! Udało się, widzowie. Tylko, no, nie wygląda to najlepiej, szczerze. Czy mogę to zapisać w ten sposób i przyjść z modem? Od lepszych FPS-ów, proszę bardzo, opcje. I mamy masakrę. Idealnie się przyda. Patrzcie, tutaj jest w ogóle do przeciągania wszystko, co nie? A jak się klika masakrę, to tutaj leci znacznik. Stąd. A, i pytaliście, jakie ja mam mody. Proszę bardzo. Kto chętny, ten czyta, nie? Udało się! I teraz można na to patrzeć nawet, tylko to w ogóle nie leci do przodu. Trzeba dodać więcej trasterów teraz. Ale ten budynek mimo wszystko w tym utknął. Jak to w ogóle wygląda z daleka? Ale to głupio wygląda, miało wyglądać realistycznie. Ale wyobraźcie sobie, że pracujecie sobie w budynku, a tu spada firma druga na was. Cały budynek i można chodzić po nim normalnie. I proszę bardzo, jakbyście chcieli uciekać, to można po prostu zjechać sobie tędy. Chociaż to nie jest zbyt bezpieczne. Dobrze, ale powinniśmy przetestować takie prawdziwe bronie na tym bloku. Już kończę te bloki, bo wiem, że to są zwykłe bloki i pewnie chcecie coś innego. Ale proszę bardzo, weźmy, zróbmy tutaj po prostu atomówkę, która spadnie w to miejsce i zrobi kompletną masakrę. Z moim komputerem, bo mam 1 FPS. Albo nawet mniej, bo nie mogę ruszyć myszką. I zobaczmy, co zrobiła tak wielka atomówka. Atomówka walnęła w bloki, nadal stoi, nie? To jest potęga po prostu tych wielkich wieżowców. Mamy też cytadelę, słuchajcie. I ta cytadela jest tak ogromna. Jest po prostu tak ogromna. I wiecie co? Ona jest 10 razy mniejsza niż normalnie, nie? A to jest samochód, to jest cytadela. Więc ona jakby była 1:1, to ona by była tak ogromna. Co to w ogóle jest tutaj?
Co jest? Co jest? Czy to jest jakiś... Czy to był jakiś rdzeń? Przepraszam, długo nie grałem w Half-Life'a i się nie znam. To był jakiś rdzeń tej wieży, co się stało w ogóle na zewnątrz? Jaka ona gruba w ogóle jest. Czy coś się stało na zewnątrz? Nic się nie stało. Ale to było dziwne, czemu to jest portal na środku? Czy on nadal będzie działać, jak go postrzelę milion razy i spróbuję go zmieść z powierzchni tej ziemi? Proszę. Działa nadal, nieważne. Ale tą wieżę, słuchajcie, możemy przeciąć bez żadnych zmartwień i bez żadnych lagów. No chyba, że podczas spadania będą lekkie, bo ona jest mega ciężka. Jak, słuchajcie, sobie poradzi na przykład taka mała wywrotka z wieżą spadającą na jej głowę? Zróbmy to w ten sposób po prostu. Proszę bardzo, czemu tu jest kolejna? Proszę bardzo, wieża kontra wywrotka. Jak tak patrzę na FPS, to nie był dobry pomysł. Szczególnie, że to spadnie na te bloki jeszcze tutaj. Czy to ją idealnie przygniecie? Proszę. Nawet budynek w żaden sposób nie mógł jej zatrzymać. Proszę bardzo, gniecie ją na maksa. Proszę bardzo, jak nasza wywrotka wygląda? Weźmy naszą wieżę do góry. Joku, no tu wszystkie bloki rozwaliła wokół. Nasza wywrotka... Czekajcie, czy... Dobra, nie działa. Nie działa jednak, nieważne. Myślałem już, że działa. Ale widzowie, pewnie czekaliście na to. Dodałem tutaj samoloty. Znaczy, nie widać ich, ponieważ tutaj wystaje w tym miejscu... Wystają sobie samoloty, siedzą pod ziemią, nie wiem czemu, ale proszę bardzo, wyjmijmy ten najmniejszy na początek. Proszę bardzo. Boję się, że tego dużego nie wezmę. Okej. Mam nadzieję, że będzie działać. Nie wiem jeszcze jak, ale mam nadzieję. I jeszcze niech będzie na przykład jeden myśliwiec. Można lecieć! I to może strzelać! Ale to fajnie wygląda, jak takie wielkie budynki zostają ostrzeliwane! O kurde! Dobra, a jak ja mam się obrócić tak w miarę szybko? Czy można przelecieć przez ten budynek strzelając? Nie można. Ten samolot nawet krzywdy temu budynkowi nie zrobił, jest taki mały. A i wiem, że to była tragedia na te dwie wieże, współczuję tym ludziom, ale to tylko gra, pamiętajcie. Dobrze, ale myśliwiec powinien zrobić znacznie więcej. Czy myśliwiec ma rakiety? Ma rakiety! Dobra, teraz się zacznie konkretna rzecz. Uwaga, jak dobrze działają te rakiety! Nie! Tak, super, działają te rakiety. Ej, ale ten budynek jest serio mocny. To przecież ten myśliwiec nie mógł przez niego w ogóle przelecieć. A wcześniej się dało przelatywać przez te budynki praktycznie. Dobrze, ale pokładam nadzieję w tym wielkim. Mam nadzieję, że... Poczekajcie, mam pomysł zresztą, poczekajcie chwilę. Tu jest dziura w ogóle w silniku, to... Czekajcie, cyk. Czemu deski nie działają? O co chodzi? Czy to przez moda na FPS-y desek nie można stawiać, naprawdę? A chciałem tutaj doczepić taki, wiecie, taką płetwę tutaj zrobić po prostu. Ale dobrze, czy można tym latać? To jest pytanie. Bo jeden silnik niby nie działa, drugi chyba też. Czemu dwa silniki wypukły, a my możemy latać? Dobrze, nieważne, spróbujmy polecieć tu prosto. Teraz szybko się... obrócić. Proszę bardzo! Lecimy! My. Serio, ten budynek jest jakiś mega wytrzymały. Te kraty są praktycznie niezniszczalne. Czekajcie, czy można je zniszczyć z shotguna? Aha! Dlatego są mocne i samoloty się przez nie nie przebijały w żaden sposób. Bo ich się nie da nawet shotgunem zniszczyć. Jakbym wleciał tędy... Jakkolwiek to wyglądało, samolot wyparował nawet, to by się dało choć trochę przelecieć. Spróbujmy jeszcze raz. Najpierw chciałbym wziąć ten mega szybki myśliwiec, obrócić się tutaj w powietrzu, powystrzelać tyle rakiet, ile się da tylko. Okej, dobra, to
Dobra, to serio coś robi. Nawet dużo robi. I teraz przebijamy się. Praktycznie się przebiliśmy przez ten budynek cały. O kurde, co jest? Zobaczcie, jak ten samolot dużo zniszczył tutaj. Dobrze, ale czas na większe działo. Tylko chciałbym to tym razem, tak wiecie, serio, delikatnie wyjąć. No nie, no jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Czy ten samolot jeszcze działa? Halo? Aha! Aha! Czekajcie, czy ja mogę włożyć tutaj samochód? Wziąć go tutaj na samolot? Okej! I jeszcze wezmę ten samolot, czemu nie? Proszę bardzo! I czy teraz można latać z tym? Można z tym latać! Tylko... A, samolot jednak nie działa, bo... Aha! Jeszcze mi zepsuł totalnie! Silników nie mamy, dlatego nie działa. Proszę bardzo, tutaj jest dziura, nie pytajcie czemu. Chłodzenie dla sterującego i spadł ten samochód, no nie! Dobrze, czyli samochodu nam się nie uda wnieść na górę budynku, ale to nieważne, bo miałem spróbować się przebić przez ten budynek. Aha. On jest serio wytrzymały. Jeszcze tylko zrobię wymarzoną rzecz swoją, czyli jakieś... dużo meteorytów! Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ale to jest piękne. Ja was żegnam. Pa, pa.